W pewnym ślicznym domku razem z mamą żyły sobie trzy małe świnki. Dni mijały, a świnki stawały się coraz większe i większe. Aż pewnego dnia ich mama oznajmiła, że powinny wyruszyć w świat i zbudować własne domy. Zanim ją opuściły, doradziła im jeszcze, by podchodziły poważnie i sumiennie do wszystkiego, co robią, a unikną problemów i zawsze wszystko dobrze się skończy. Trzy małe świnki nie mogły się doczekać, aż rozpoczną nową przygodę. Więc spakowały plecaki, uściskały mamę na pożegnanie i wyruszyły. Najpierw szły przez wielki las, a kiedy z niego wyszły, zobaczyły wspaniałą łąkę, pełną kwiatów. Od razu zapomniały o tym, w jakim celu opuściły dom i zaczęły beztrosko bawić się w trawie, ciesząc się ciepłym słońcem i pięknym letnim dniem. Aż tu nagle pogoda zaczęła się zmieniać. Chyba powinniśmy zacząć budować dom. Do zimy jeszcze daleko. Bawmy się. Jak przyjdzie czas, to się szybko coś zmajstruje. Jak chcecie. Ja nie zamierzam czekać, aż spadnie śnieg. Średnia świnka i mała świnka nie zastanawiały się ani chwili dłużej i wkrótce wróciły do zabawy. A kiedy pewnego dnia na rzece pojawił się lód, zaczęły budować domy. Każda z nich na swój sposób. Ja zbuduję dom ze słomy. Przynajmniej się nie zmęczę i nie zajmie mi to dużo czasu. Jak rzekła, tak zrobiła. Jej domek był gotowy, zanim wybiło południe. Ja zbuduję dom z gałęzi. Uda mi się go skończyć przed zachodem słońca. Drewniany domek średniej świnki powstał zaledwie w kilka godzin. Braciszku, sprawdzimy, jak z budową domu radzi sobie nasz najstarszy brat. Chodźmy! Dwie małe świnki ruszyły w odwiedziny do brata, który pracował niestrudzenie. Budował dom z kamieni i cegieł, z oknami, okiennicami i drzwiami z solidnego drewna. A ty co budujesz, fortecę? Domek dla świnek właśnie taki powinien być, jak forteca. Ale dlaczego? Boisz się czegoś? Wszyscy się boją strasznego wilka. Jaki tchórz boi się wilka. A kiedy najstarsza świnka wróciła do pracy, jego bracia, radośnie pokwikując, pobiegli bawić się w lesie. Ciekawe, skąd dochodzi ten hałas. Wilk zakradł się cichutko, żeby to sprawdzić. Ale ten nasz starszy brat jest niemądry. Przecież wiadomo, że w lesie nie ma żadnych wilków. A nawet gdyby jakieś były, to sobie z nimi poradzę. Więc lepiej niech nie stają mi na drodze. Łap! Żadna ze świnek nie dostrzegła, że wilk jednak stanął im na drodze. A właściwie nagle na nią wyskoczył zza pobliskiego drzewa. Jego wielkie oczy lśniły złowieszczym blaskiem. A z pyska wystawały olbrzymie i ostre kły. Ratunku! Ratunku! Mała świnka pierwsza schowała się w swoim domku i zamknęła drzwi. Otwieraj! Otwieraj! Bo jak nie, to ci ten twój domek zdmuchnę! Zadął trzy razy i domek rozleciał się jak przy podmuchu huraganu. Ratunku! Mała świnka pobiegła do domku swojego średniego brata. Doskonale. To teraz zamiast jednej świnki zjem dwie. Wilk znowu zaczął dmuchać. Domek z drewna był solidniejszy. Więc zajęło mu to trochę więcej czasu.
Domek z drewna również się rozleciał. Dwie małe świnki pobiegły na pomoc do starszego brata. Otwieraj! To my twoi bracia! Chodźcie! Szybko! Nic nam tu nie grozi! Jesteśmy bezpieczni! To bardzo solidny dom! Naprawdę! Kto tam? Otwieraj! Nie ma mowy! Zjem was! Wszystkie trzy! Nieważne, jak mocno wilk dmuchał, domek z cegły ani drgnął. Już prawie miał się poddać, ale nagle dostrzegł na dachu komin i wpadł na nowy pomysł. Aha! Teraz już mi nie uciekniecie! Wstrętne małe świnki! Chodźcie ze mną! Czemu na pokrywce garnka jest sadza? Zaraz zobaczycie! I tak właśnie wilk wpadł do kotła z gorącą wodą. Był w stanie tylko z niego wyskoczyć i tą samą drogą przez komin uciec hen do lasu, gdzie słuch o nim zaginął. A trzy małe świnki żyły odtąd szczęśliwie w domku z cegły i kamienia, pamiętając o tym, co powiedziała im mama, że ciężka praca i wysiłek zawsze się opłacają i że warto budować solidne i trwałe budynki, które nie rozpadają się przy lada podmuchu. Pewnego razu była sobie słodka mała dziewczynka, którą wszyscy kochali. Ale najbardziej kochała ją babcia. Pewnego dnia dała swojej wnuczce piękny, aksamitny kapturek. Chodź, zobacz, co dla ciebie zrobiłam. Czerwony kapturek? Czerwony kapturek, tak piękny jak ty. Ale piękny? Od teraz chcę, żeby tak na mnie mówiono. Mały czerwony kapturek. Dziękuję ci, babuniu. Nie ma za co. Możesz dać babci całusa. I od tego czasu dziewczynka zaczęła nosić czerwony kapturek. Jednego dnia zawołała ją mama. Mały czerwony kapturku. 2 + 2 = 4. Teraz ty. Właśnie tak. Brawo. Mały czerwony kapturku. Tak, mamusiu? Weź ten koszyk i daj go swojej babci. Jest chora i słaba, potrzebuje dobrego posiłku. Ale wspaniale pachnie. Przygotowałam ciasto, stek i ugotowałam jajka. Włożyłam też butelkę soku. Idź. Ale staraj się dotrzeć do babci jak najprędzej. A jak już dotrzesz, nie zapomnij, kapturku, ucałować ode mnie babuni. Tak, mamusiu, nie zapomnę. Nie, piesku. Zostajesz w domu. Pójdę do babci sama. Rety, ale piękne kwiaty. Witajcie, kwiatki. Witaj, mały czerwony kapturku. I przejrzysty strumyk. Witaj, strumyku. Witaj, mały czerwony kapturku. Babcia żyła wśród lasu, pół godziny spaceru od wioski. Mały czerwony kapturek nie wiedział, że w lesie żył również wilk i że to było zwierzę o bardzo złej reputacji. Ale mały czerwony kapturek nie był tego świadomy i nie bał się, gdy go zobaczył. Witaj, mały czerwony kapturku! Powiedział. Witaj, panie wilku! A dokąd to idziesz tak wcześnie rano? Idę w las do mojej babci! Powiedział dumnie czerwony kapturek. A co masz w koszyku? Babcia nie czuje się zbyt dobrze i mama przygotowała dla niej ciasto, stek, kilka jajek i sok. Powiedziałeś coś może wilku? Nie, nie, ale powiedz, gdzie żyje babcia. Tam trochę dalej w głąb lasu. Ale wilk nie był zadowolony z odpowiedzi, więc nalegał.
A gdzie dokładnie? Idziesz prosto przed siebie tą drogą i jej dom jest zaraz za tymi trzema starymi dębami. Trzema dębami, rozumiem. Właśnie idę w kierunku tych trzech dębów. Chcesz może iść razem? Tak, a masz chęć powtórzyć ze mną matematykę? Tak, mam. Dobrze, zacznijmy od łatwego. 2 plus 2 równa się? 3. Nie, wilku, 4. Idziemy dalej. 1 plus 3 równa się? 3. 4. I tak wilk przekonał małego czerwonego kapturka, by zabrał go do domu jej babci. Ale miał pewien plan. Myślał sobie o małym czerwonym kapturku. 4? Nie, wilku! Mały czerwony kapturek to niezły kąsek. Myślę, że będzie smaczniejsza niż babcia, ale mogę zjeść je obie, jak będę sprytny, a przecież jestem sprytnym wilkiem. Mówiłeś coś do mnie, wilku? Nie, mały czerwony kapturku. Myślałem głośno o matematyce. Bardzo dobrze. Ile to 5 odjąć 3? Czemu zajmujemy się matematyką, skoro tutaj jest tak pięknie? Słyszysz, jak pięknie śpiewają ptaki? Masz rację, pięknie śpiewają. I spójrz na te wszystkie piękne kwiaty. Może zbierzesz trochę dla babci? Ale z ciebie, miły wilk. Masz rację, babcia się zachwyci, jak przyniosę jej bukiet kwiatów. Gdy byli już blisko domu babci, mały czerwony kapturek zaczął zbierać kwiaty do bukietu dla babci, a wilk ucieszył się, że widzi, jak dziewczynka oddala się coraz bardziej. Ha, 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 oszukałem ją. Gdy mały czerwony kapturek zbierał kwiaty, wilk pobiegł do domu babci i zapukał do jej drzwi. Kto tam? Mały czerwony kapturek, babciu, przyniosłam ci pyszny posiłek. Wejdź, nie mogę wyjść z łóżka, nie czuję się zbyt dobrze. Wilk! I tak wilk pożarł babcię, ale nie zamierzał się na tym zatrzymać, ponieważ wilk uknął plan. Najpierw zsunę zasłony, a potem założę czepek babci na głowę i położę się do łóżka. A gdy przyjdzie mały czerwony kapturek... Niam, 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 niam. Czepek babci jest trochę za mały, ale jakoś sobie poradzę. A teraz poczekam. W tym czasie mały czerwony kapturek biegał w koło i zbierał kwiatki dla swojej babci. I nagle przypomniała sobie, że musi iść do domu. Babunia! Gdy mały czerwony kapturek dotarł do domu babci, zauważył otwarte drzwi i trochę się wystraszył, ale wziął głęboki oddech i zebrał w sobie odwagę, by wejść do środka. Dzień dobry, babciu! Ale babcia nie odpowiedziała. Mały czerwony kapturek podszedł do łóżka i zobaczyła leżącą babcię. Ale mały czerwony kapturek pomyślał, że babcia wygląda trochę dziwnie tego ranka. Rety, babciu, dlaczego masz takie wielkie uszy? I wilk, zmieniając swój głos, odpowiedział. Żebym cię mogła lepiej słyszeć. A dlaczego masz takie wielkie oczy? Żebym cię mogła lepiej widzieć. Babciu, a dlaczego masz takie wielkie ręce? Żebym mogła cię lepiej objąć. A dlaczego masz takie wielkie usta? Żebym cię mogła zjeść! Wtedy wilk wyskoczył z łóżka i połknął w całości małego czerwonego kapturka. Gdy wilk zaspokoił swój głód, natychmiast zasnął i zaczął chrapać. Wilk chrapał tak głośno, że usłyszał go myśliwy, który właśnie przechodził. Myśliwy pomyślał, że to pewnie babcia aż tak głośno chrapie. Babcia jakoś dziwnie chrapie. Może jest chora? Myśliwy zobaczył, że babci wcale nie było w łóżku, ale to wilk. Ty, hultaju, to tutaj postanowiłeś się ukryć? I myśliwy wycelował swoją strzelbę. Ale nagle się zatrzymał, ponieważ pomyślał, że wilk mógł mieć w brzuchu babcię i wziął w dłoń nożyczki. Rozciął brzuch wilka, a w środku znalazł babcię i małego czerwonego kapturka, które były całe i zdrowe.
Wtedy myśliwy wpadł na pomysł. A może zaszyjemy w brzuchu wilka kamienie? Dobry pomysł! Kara za zjadanie babć i czerwonych kapturków! Myśliwy wsadził wilkowi do brzucha kamienie i następnie go dokładnie zaszył. A gdy tylko wilk się obudził... Wystraszył się, widząc myśliwego, więc zaczął uciekać. Ale wilk ledwo się poruszał, bo kamienie przyciągały go do ziemi. Bardzo ci tak dobrze, ty zły wilku. Dziękujemy, panie myśliwy. Nie ma za co, ale co tam masz w koszyku? Och, pyszne jedzenie dla mojej babci i butelka soku. Zobaczymy, co tam mama mi dała. Rety, pachnie wspaniale. Trójka wyszła na zewnątrz i zajadali z przyjemnością jedzenie, które mama przygotowała dla babci. A mały czerwony kapturek przyrzekł. Już nigdy więcej nie będę schodziła ze ścieżki i zawsze będę słuchała swojej mamy. Bardzo słusznie. Dawno, dawno temu, choć w sumie nie było to aż tak dawno, żyła sobie koza, która miała 7 koźlątek. Mama kózka kochała swoje dzieci nad życie. Wszyscy mieszkali w chatce na skraju lasu, a kiedy mama była w domu, koźlątka bawiły się beztrosko na łące w pobliżu chatki. Starsze dzieci były dość śmiałe i czasem nie słuchały się kozy, za to najmłodszy koziołek był posłuszny i pracowity. Pewnego dnia mama kózka zawołała swoje dzieci i tak im powiedziała. Moje kochane malutkie koźlątka, muszę iść do lasu, aby przynieść dla nas jedzenie. Zamknijcie za mną drzwi i nie otwierajcie nikomu, dopóki nie usłyszycie mojego głosu. Żebyście mogły go rozpoznać, zaśpiewam wam piosenkę. Kózki małe, dzieci me kochane, wpuśćcie mnie, to pukam właśnie ja. Wasza droga mama koza, świeże mleko z sobą mam. Trochę soli, trochę owsa, bukiet kwiatów niosę wam. To jak? Mogę na was liczyć? Oczywiście, mamusiu! Na pewno damy sobie radę! Jesteśmy już prawie dorośli. Zrobimy wszystko, jak każesz. Wspaniale. Podejdźcie do mnie, bym mogła każde z was pocałować. I opiekujcie się sobą nawzajem. Ty też na siebie uważaj, mamusiu. Wracaj jak najszybciej i przynieś nam jedzenie. Mama koza wyszła, aby poszukać pożywienia, a koźlątka zamknęły za nią drzwi. Ale jak powiada stare przysłowie, ściany mają uszy. Pod domkiem stał i podsłuchiwał mamę kozę jej znajomy wilk, który od dawna czekał na okazję, by schrupać jej maleństwa. Idealnie! Nareszcie nadszedł ten czas! Och, jaki ja jestem głodny! Ale wystarczy tylko namówić koźlątka, by otworzyły mi drzwi i będzie po sprawie! Wilk podszedł do drzwi, otrząknął i zaczął śpiewać. Kózki małe, dzieci me kochane, wpuśćcie mnie, dopukam właśnie ja. Wasza droga mama koza, świeże mleko z sobą mam. Trochę soli, trochę owsa, bukiet kwiatów niosę wam. No śmiało, otwórzcie drzwi swojej kochanej mamusi, koźlątka. Słyszeliście? To nasza mama już wróciła i przyniosła nam coś do jedzenia. Nie, ale mama, nie pełno. Nie możemy otworzyć, przecież to nie jest nasza mama. Jej głos jest delikatny i melodyjny, a nie brzydki i ochrypły. Wilk to usłyszał i wybrał się do kowala, którego poprosił o to, żeby naostrzył mu język i zęby, aby jego głos stał się delikatniejszy. A potem wrócił do chatki koźlątek i znowu zaśpiewał. Kózki moje, dzieci me kochane, wpuśćcie mnie, dopukam właśnie ja. Słyszeliście? To nie może być nikt inny, tylko nasza mama. Tak, to na pewno jest mamusia. Idę otworzyć drzwi. Braciszku, nie otwieraj. Ktoś chyba chce nas oszukać. Jak będziemy cię dłużej słuchać, to nasza mama będzie sterczała na zewnątrz przez całą noc. Otwieramy drzwi i już! Najmłodszy koziołek szybciutko ukrył się w kominku, a cała reszta rozpierzchła się we wszystkich możliwych kierunkach.
Jedno koźlątko wlazło pod miednicę, inne schowało się w szafce, a jeszcze inne pod łóżkiem. Ale najstarszy brat stwierdził, że nie będzie tchórzem i poszedł otworzyć drzwi. Wtedy do chatki wpadł wilk i w okamgnieniu połknął koziołka. A gdzie podziała się reszta? Rozpłynęli się w powietrzu, czy co? Wilk rozglądał się po chatce, ale nigdzie nie było śladu koźlątek. Przysiadł na miednicy, żeby odpocząć. Zaczął węszyć, aż tu nagle... Na zdrowie, wujaszku! Niech nie! Tu się ukryłeś, cwaniaczku! Chodź do wujka, pozwól, że cię uściskam! Wilk podniósł miednicę, znalazł pod nią koziołka, którego połknął równie szybko jak pierwszego. A potem bezszelestnie zaczął krążyć po chatce i znajdywać inne koziołki. Połknął je prawie wszystkie, po czym najedzony opuścił domek. Wtedy najmłodszy koziołek wyskoczył z kominka, zamknął drzwi i zaczął płakać. O, bracia i siostrzyczki, gdybyście tylko posłuchali mamy, to wilk by was nie zjadł. Jaka ona będzie smutna, kiedy wróci do domu i zobaczy, co tu się stało. Kuski małe, dzieci me kochane, wpuśćcie mnie, to pukam właśnie ja. Wasza droga mama koza, świeże mleko z sobą mam. Trochę soli, trochę owsa, bukiet kwiatów niosę wam. Nam, nam. Najmłodszy koziołek pobiegł do drzwi, otworzył je, rzucił się mamie w ramiona i z płaczem opowiedział, co się stało. O, nie! Naprawdę? Naprawdę? To wilk? A obiecał, że nigdy nie tknie moich dzieci. Już ja mu dam taką nauczkę, że popamięta. Mama koza od razu wyszła z domu i ruszyła na poszukiwanie wilka. Znalazła go śpiącego na łące nieopodal chatki. Wilk najadł się tak bardzo, że nie miał siły się ruszyć. Widząc to, mama koza zawołała swojego najmłodszego synka i rzekła: Posłuchaj, biegnij do domu i przynieś mi nożyce, igłę oraz szpulkę nici. Koziołek pobiegł do domu i znalazł wszystko, o co prosiła mama. Tymczasem ona stanęła nad błogo śpiącym wilkiem i rzekła: Podły wilku, teraz mnie popamiętasz! I raz na zawsze przestaniesz wtykać nos w nie swoje sprawy! Najmłodszy koziołek podał mamie nożyce, igłę i nici. Mama rozcięła brzuch wilka, z którego wyskoczyły jej starsze dzieci, szczęśliwe, że mamie udało się je uwolnić. A na ich miejsce koza włożyła wilkowi do brzucha kamienie i go zaszyła. A masz, wilku! To była twoja ostatnia uczta. Teraz czas na deser. I tak mama koza wraz z dziećmi wróciła do swojego domu, ciesząc się, że udało jej się je uratować. W ten czas obudził się wilk. Ziewnął, przeciągnął się, rozprostowując kości i powiedział: Ale chce mi się pić. Jakbym w brzuchu miał kamienie. Lepiej przejdę się nad rzekę. Wilk udał się nad rzekę, pochylił się nad nią i zaczął pić wodę. Ale ponieważ był taki ciężki, wpadł do koryta i poszedł na samo dno. Wszyscy mieszkańcy lasu bardzo się ucieszyli i poczuli ulgę na myśl, że już nie muszą się go bać. Najszczęśliwsze były jednak kozy, które mieszkały obok chatki koźlątek. Przyszły do ich mamy, by serdecznie jej podziękować, że pozbyła się podłego wilka. I ja tam też byłam, miód i mleko piłam, a co usłyszałam, to zapamiętałam, po czym jak to było, wam opowiedziałam.